Posłuchasz mnie? Ja chciałbym się podzielić tym, czego dokonałem w tym roku, jeśli chodzi o moje kwestie biznesowe. Generalnie, żeby rozliczać się z różnymi innymi osobami, trzeba zakładać firmę. No ja jestem osobą niepełnoletnią, więc w moim przypadku była to rzecz niemożliwa i szukałem rozwiązania. Jak to zrobić? Może by zrobić, no bo uwielbiam po prostu biznes. Kręci mnie to, czuję do tego powołanie. I natrafiłem w internecie na pewien serwis, który oferuje możliwość rozliczania się bez firmy. Szybko sobie policzyłem też, ile jakby kosztują te składki na ZUS i tak dalej, a ile musiałem płacić prowizji temu serwisowi i wyszło, powiem wam szczerze, że korzystając przez pośrednika, wyszłoby mi nawet taniej. Więc bez wahania w sumie poszedłem do taty, założyliśmy konto, uzyskałem też zgodę od taty, no i konto było. Tutaj jakby minął pierwszy rok, kiedy korzystam z tego serwisu, już rozliczyłem pierwszy PIT za ten rok, więc mam co opowiadać. I ten serwis działa w ten sposób, że wystawia fakturę VAT mojemu zleceniodawcy. On ją opłaca i teraz ten serwis ze mną po tej kwocie netto płaci podatek dochodowy, zabiera swoją prowizję i resztę kasy mi oddaje. I po prostu rozliczam się z nim o umowę o dzieło. I tu jest bardzo zabawna kwestia, gdyż umowę o dzieło można rozliczać od 16 lat, a ja mam lat 15. I ponieważ bardzo chciałem i czułem, że to jest po prostu rozwiązanie, to zgłosiłem się do akceptacji przez administratorów i zostałem zaakceptowany. Teraz minął pierwszy rok, no i trzeba było złożyć PIT. No bo kasa jest udokumentowana, zaliczki na podatek dochodowy poszły, no i fajnie byłoby tą kasę odzyskać. No bo do 21 roku życia, czy 6, już nie pamiętam, 6, jestem zwolniony z podatku dochodowego. Chyba, w całości. W każdym razie e-deklaracja pokazała, że tak, więc ta kasa wraca z powrotem. I złożyłem tą deklarację, dostałem PIT 11 od tego pośrednika, czyli tam było wypisane wszystko, wszystkie umowy powyżej 200 zł brutto, które rozliczyłem i czekam na zwrot podatku. I to jest najzabawniejsze, że nikt jakby przez moją wiarę, w ogóle, że ja uwierzyłem w to, że mogę, nikt się nie przyczepił, no bo na logikę zrobiłem jakby coś trochę niemożliwego. Rozliczyłem w tym roku 9 umów o dzieło, a mam poniżej 16 lat i nikt się nie przyczepił i jeszcze kasę mi zwrócą. A w ogóle najzabawniejsze jest to, bo w ogóle śmieję się z Duchem Świętym po prostu z tego maksymalnie, że jeśli ktokolwiek mnie prześwietlił, to wyszłoby na to, że Urząd Skarbowy jeszcze musiałby mi dopłacić.